figura kobiety w teatrze, to w bardzo długim okresie tej historii naszej była tak naprawdę grana przez mężczyzn. I to jest wielki problem, na ile te męskie płci, osobniki były w stanie kobiecość wydobyć, czy to w ogóle jest kobiecość. Więc opowiem Państwu najpierw troszkę historii, co się działo, bo działo się naprawdę bardzo ciekawie. To będzie tak lotem koszącym po właściwie całym globie, bo w wielu, wielu kulturach, nie tylko europejskich, postać kobiety jest naprawdę fascynująca, szczególnie jak ją się ogląda w teatrze, bo w teatrze wymaga to jakiejś prezentacji publicznej. To nie jest coś, co my możemy sobie tylko wyobrażać, że gdzieś tam jakaś kobieta i tam sobie myślimy coś o niej. Tą kobietę tu pokazujemy. I bardzo często to właśnie nie kobiety pokazują kobietę, albo jak kobiety pokazują kobietę, to robią coś bardzo szczególnego. Więc oczywiście rozpoczynam od mojej kochanej Grecji. Oczywiście kobieta w antycznej Grecji, zacznę od tego, że mamy sporo świadectw kobiety w antycznej Grecji. One były, no to jest takie bardzo charakterystyczne, co tutaj Państwo widzicie. Szczególnie ten taki prosty nos, ten kształt tej twarzy, ta delikatność. To oczywiście nie jest jakaś kobieta z ludu, to jest jakaś bogini, którą oni sobie tak wyobrażali, ale my wiemy, że oni używali do tego prawdziwych istot ludzkich jako modeli, jako wzorców. Fidiasz na przykład jeździł po całej Grecji i żeby zbudować posąg pięknej bogini Ateny, to szukał u Greczynek, jak mówię, w całej Grecji, najpiękniejszych części ciała. Więc ta jedna miała fajne palce, ta inna miała fajne piersi, ta inna miała fajną twarz. I on tak wszystko to zebrał i te rzeźby bardzo często są taką syntezą wszystkiego, co piękne w Grecji. No oczywiście dzisiejszym symbolem greckiej rzeźby i greckiej kobiety to jest ta pani po lewej, Wenus Milo, która jest zraniona, nie ma rąk. I to jest mniej więcej taki stan tych naszych greckich dzisiaj świadectw, ponieważ Grecy to nie dbali, to się wszystko zniszczyło. Maska jest tą kobietą, bo pod tą maską to są chłopaki. Starsze, młodsze, my nie mamy niestety za dużo świadectw na temat tego, jaki był wiek tych, którzy występowali w teatrze. Prawdopodobnie niektórzy z nich byli bardzo młodzi, bo to mogła być inicjacja. Tu macie jednego chłopca, który się już przebrał, jest to już pełna dziewczynka. Drugi chłopiec jeszcze ma tą maskę, za chwilę ją włoży. Tu są te wszystkie elementy, które są typowe dla greckiego sposobu przedstawiania kobiet. Macie Państwo buty. Ten właśnie but, który jest płaski i który ma taki do góry zakręcony czubek, to jest właśnie koturn. W V wieku przed naszą erą koturn to był typowy but kobiecy. Dlaczego właśnie but kobiecy? Ponieważ prawy i lewy był taki sam, a szowinistyczni Grecy uważali, że kobieta to jest taka istota, która nie potrafi podjąć decyzji. Więc stąd ten prawy, lewy taki sam. No i tak, autentycznie. Także jak ktoś z Was mówi i myśli o koturnie, to w V wieku to nie było jeszcze na wysokim podeszwie. Na wysokiej podeszwie to będzie za 150 lat dopiero. Moja ulubiona bohaterka, Medea, tej się wszystko udało, chociaż miała nieszczęśliwe życie. Jest to oczywiście pani z Gruzji, którą Jason sobie zerwał w Gruzji, bo potrzebował oczywiście dostać się do Złotego Runa. A w Gruzji to nie było łatwo dostać się tam, ponieważ bardzo silne wojska broniły tego Złotego Runa, czy taki baranek bardzo święty dla nich. No i oczywiście Medea zakochała się w Jasonie. Kobieta z miłości potrafi robić wszystko, a jeżeli to jest kobieta z Gruzji, to jeszcze bardziej robi. Więc ta kobieta zabija tatę, zabija braci, wszystko, żeby tylko ten Jasonek ten runą dostał, nie? No więc on oczywiście ją wziął, zrobił jej dziecko, no i potem jak już byli w Koryncie, to doszedł do wniosku, że właściwie to czas na nowy model, nie? Bo ona się zużyła na swój sposób. No i sobie wymyślił, że będzie miał księżniczkę z Koryntu. No i tłumaczy Medea, wiesz, Medea, no kurczę, czasy są takie, że trzeba zmieniać, trzeba upgrade'ować, up-tuning robić i tak dalej, więc po prostu zmieńmy ciebie na nowy model, ty będziesz miała fajnie, my już zadbamy o ciebie, w ogóle to dla twojego dobra, w ogóle to dla twojego dobra, kobieto, no, zastarałaś się, czemu się nie starzeć, o co chodzi, nie? No bo w każdym razie taka ta Medea była nieszczęśliwa, że doprowadziła do tego, że te dzieci zamordowała ze swojej rozpaczy, żeby ten Jason był nieszczęśliwy, tą córkę Kreona, z którą on się księżniczył, z którą chciał się ożenić, doprowadziła do samozapłonu, bo dała jej podarek. Uważajcie na podarki zazdrosnych kobiet, bo ta na przykład dała jej taką piękną, wyszywaną suknię, która jak się założyło, to wpadała w płomień. Tata Kreon próbował ją tam ratować, zgasić, też się zapalił, wszyscy spłonęli. I taki to był finał. W Rzymie pojawiają się kobiety na scenie, wreszcie. W roku 183 podczas takich wielkich świąt Ludii, Florences,
bogini Flora to jest ta bogini kwiatów, ale też bogini prostytutek. Pojawiają się pierwsze mimki na scenie. To jest troszeczkę już późniejsze, ale to odmiennie oddaje charakter. I co się dzieje? No mimki oczywiście tańczą, śpiewają, zwykle im robią, zaraz zamieniają im scenę w wielki rodzaj basenu, żeby one weszły do tego i żeby było miejsce mokrego podkoszulka. Chłopaki to lubią. No oczywiście pierwsze, co robią chłopaki, to też słuchajcie, słuchajcie, a mogłybyście zdjąć te sukieneczki? No i one oczywiście. Mamy taki jeden tylko rodzaj, taki jeden jakby świadectwo ikonograficzne, które pokazuje kobietę rozbrajającą się. To właśnie jest mimka, która ściąga kiecę, żeby zadowolić tłum. To mówimy o Rzymie. Tysiące ludzi, faceci zwykle, wszyscy najarani, podpaleni, napici, różne zioła tam mieli własne, ale też mieli sporo wina, więc wszystko jest takie nagrzane. Wiemy też, że po tych spektaklach były takie parady tych artystek i każda miała napisaną cenę i każda była w todze, bo togi to są naprawdę bardzo użyteczne ubiory. Mężczyźni używali, bo toga to jest jeden materiał, którym się okrywasz. I to, togi były tak sprytnie nawiązane wokół ciała, że jednym gestem można było pokazać plecy. Mężczyźni podczas różnych takich debat w Sejmie pokazywali to jako patrzcie, jakie rany na wojnie. To jest argument za tym, żeby mu uwierzyć, nie? Kobiety użyły tego samego, właśnie prostytutki się ubierały w togi, prostytutki pokazały, patrzcie, co ja mam, nie? No. I one tak szły teraz w paradzie, każda przystawała i był specjalny mister speaker, który mówił, tutaj jest Alestis, 40 drochm, nie piękna, robi od góry, od tyłu, jeszcze wskakuje z metra, nie? No więc jak ktoś taki uprawiał, no to bardzo, bardzo chętnie się na to zgadzał. No i teraz na chwileczkę z Grecji zapraszam Państwa do Indii. W Indiach jest zupełnie inaczej. W Indiach od początku teatru sanskryckiego, a mamy świadectwa gdzieś tak z II, III wieku przed Chrystusem, kobiety były częścią jak najbardziej grupy aktorskiej, ale nie każde kobiety. W Indiach pojawia się zupełnie nowa sytuacja. Kobiety ze specjalnych klanów. Te kobiety tu uprawiają różne tańce, taniec... jak to widzicie, który jest bez śpiewu, ale są też takie tradycje teatralne jak Kutiyattam, to właśnie jest pani z Kutiyattam, który jest normalnym teatrem. Ten teatr jest bardzo oczywiście inny, ten sanskrycki teatr, to jest bardziej dużo monologów, ludzie tam grają gestami, opowiadają historię, nie tylko słowem, to jest bardzo skomplikowane, ale kobiety i mężczyźni są nierozróżniani w zasadzie. I mamy wiele przykładów, że w zasadzie to od kompetencji zależało w Indiach, co kto grał. Czyli bardzo często kobieta pokazywała boga płci męskiej, bo odpowiednio się wycharakteryzowała. Czyli w Indiach w ogóle jest inny problem, ale oczywiście im bliżej współczesności, tym bardziej będą niektóre tradycje, szczególnie dworskie, wymagały, żeby jednak kobiety grały tylko jako muzyczki na instrumentach, a główne role grali faceci. Wracamy do Europy na chwilę. Teraz w czasach Szekspira. Kobiety w czasach Szekspira miały się różnie. Tu macie przykład matrony, ale też w tym samym, w tej samej książce, którą znalazłem w British Library, to jest pokazana kobieta, którą mężczyzna oskarżył o niewierność. Polegało to na tym, że zakładał jej klatkę, w tej klatce były kolce i tak ją prowadził po ulicy. Więc ulice były miejscem, na którym się prezentowało kobietę. Z jednej strony kobietę, która w jakikolwiek sposób naruszyła normy. Ale to nie jakieś tam uniwersalne, nie. Naruszyła normy tego kolesia, który uznał, że ona powinna być publicznie eksponowana. W tym samym świecie, w którym tak się kobiety traktuje, zupełnie poniżając je, funkcjonowała ta pani, królowa Elżbieta, która też paradowała po ulicach, ale teraz wszystkie chłopaki ją niosą, bo to jest królowa, która ma nadświadomość potęgi obrazu. Jest cała grupa obrazów, które pokazują te sławne procesje królowej po jej ziemiach. Ona od arystokraty do arystokraty jechała i nagle kobieta, jako ta główna, rządząca, ale dziewica, ona musiała dla zachowania autorytetu wynaleźć swój publiczny imidż. I wszystkie te spektakle są takim właśnie imidżem, który ona konstruuje właśnie z tej swojej, z kostiumu, z zachowania. Ona była niezwykle wykształcona i tak dalej, to jest wszystko okej, ale musiała ludziom coś dać, więc oczywiście nie ma żadnego męża, jest wieczna dziewica, to znamy zresztą tutaj też, no w każdym razie tak ona się prezentowała, żeby jej autorytet rósł. No i zachowały się mnóstwo takich, znowu znalazłem w
te żlaby, takie coś, jest opis różnych performansów, które królowej pokazywali, ale najważniejsze dla mnie to jest pokazanie Państwu, jakim ona sama była performansem. Tutaj jest oczywiście walka Anglików z Hiszpanami, czyli cała, ten obraz bardzo sławny pokazuje całą wspaniałość i tutaj wszystkie te elementy to do dekodowania są, pokazuje się kobietę jako rządzącą na świecie, kobietę wieczną, dziewicę, kobietę, która rządzi. I w tym świecie kobieta jest maltretowana, poniżana, ale jednocześnie hołubiona, ale tylko pod warunkiem, że jest wieczna dziewica. Więc to jest ten moment, że znowu my nie mówimy, że jakieś żywe kobiety tutaj rozumiemy, poltretujemy. Znowu mamy konstrukty. Te kobiety muszą coś ze sobą zrobić, nie mogą być po prostu kobietą sobą. Grane są te kobiety w teatrze tylko przez takich gówniarzy jak tutaj. Ci chłopcy już tutaj widać, to jest chłopiec, to jest dziewczynka, to jest chłopiec, żadna różnica. I te właśnie dzieci grają wszystkie te Julie, te wielkie postacie u Szekspira. Żadna kobieta tego nie mogła grać, grali to chłopcy. I oczywiście to się podobało niektórym moralistom, mówiąc, że jak chłopiec gra kobietę, to my widzimy, że to jest dziecko i to nas tak bardzo nie zachwyca, ponieważ kiedy to gra dobry aktor, mężczyzna, to on potrafi tak się zamienić, że my myślimy, że to jest prawdziwa kobieta. A to widzimy, że są dzieci. Tylko, że to tak naprawdę nie jest jasne. Jedną kobietą, która została dopuszczona na scenę i żeby mogła wziąć udział w sztuce, to jest Moll Frith. Moll Frith to była jedna z najbardziej sławnych kobiet w wieku XVII. Thomas Middleton, to jest następca Szekspira, to jest jedyny taki poeta, któremu grupa szekspirowska pozwalała poprawiać sztuki Szekspira. Jak Państwo znacie Macbetha, to Państwo nie znacie sztuki Szekspira, tylko znacie Państwo przeróbkę Middletona. Middleton to skrócił do 2000 wersów, czyli ten Macbeth, którego znamy, to właściwie jest przeróbka Middletona w dużym stopniu. Otóż Middleton napisał sztukę, właśnie The Roaring Girl. Roaring Girl to jest taka aluzja do Roaring Boys. Wtedy w Anglii bogaci arystokraci, którzy mieli takich właśnie bezczelnych, krnomnych synów, nie byli nad nimi w stanie zapanować. I sławne były w nocy takie jakby biegania tych młodych, pijanych, szukających rozruby, szukających jakichś dziewczyn, rozrabiających, a ponieważ nie było policji, więc nikt tego nie kontrolował i ci ryczący chłopcy stali się taką straszną zakałą, przejmuje tych bogatych dzielnic, bo na wsiach to już nie było istotne, więc to ona była nazwana ryczącą kobietą, ponieważ ona nagle chodziła na co dzień ubrana, to jest prawdziwa postać, chodziła ubrana jako mężczyzna i ona była z rodziny złodziei. I ona dzięki temu poznała język złodziejski. Ale jakoś różnym sposobem, nie wiemy do końca jak, ale prawdopodobnie właśnie poprzez jakieś prostytuowanie się, zdobyła dużą kasę, wywindowała się społecznie i ona założyła agencję detektywistyczną w Londynie, która pomagała ludziom odzyskać skradzione klejnoty. Oczywiście, polegało to na tym, że ona mówiła, żeby komuś tam coś ukraść, czyli widziała, gdzie to jest ukradzione i komu to jest ukradzione i potem przyszło do tego pana mówić, czyli ja jestem agencja detektywistyczna, bardzo chętnie pomogę odzyskać, nie? Mało tego, znała żargon. No i to była taka kobieta chodząca właśnie z tym mieczem, paląca fajkę jako pierwsza kobieta publicznie. Czy była wielkim spektaklem ulicznym. Kolejna kobieta, która na ulicy, ale znowu była sławna, bo zachowywała się nie jak kobieta, tylko coś sobie skonstruowała. Jakiś rodzaj męskości, takiej agresywnej, nadagresywnej. No i Middleton zrobił o niej komedię, znakomita zresztą, i na premierę, a potem z tego, co wiemy, prawdopodobnie częściej to było, zaprosił ją. I pierwsza z Boży kobieta była na scenie profesjonalna. To wyglądało w ten sposób, że aktorzy grali tą sztukę, ona siedziała z boku na scenie, a tam w scenie kulminacyjnej ona gra na lirze, przepięknie. Więc poprosili ją, tą prawdziwą Molly, że aktorka teraz siądzie z boku, znaczy aktor, który grał tą Molly, siądzie z boku, a teraz ty zagraj. I ona grała w finale, samą siebie. To jest też przedziwna pani, nie wie, kto był jej ojcem, jej matka była wdową, zajmuje się nią jakiś podejrzany kochanek, dwa razy starszy, robi jej dwoje dzieci, uciekają do Bośni, straszne życie, gdzieś tak, no, ledwo żeby przeżyć, ten jej kochanek starszy, Gustaw, on tam organizuje jakieś turnieje, ona się okazuje fenomenalną artystką, zdobywa Kraków i w pewnym momencie postanawia, mając tam 20 parę lat, wyjechać pierwszy raz do Stanów Zjednoczonych, potem jako 40-latka już na stałe przenosi się do Kalifornii i
coś, co dla nas jest zupełnie niebywałe, a zresztą jak dla tych państwa, którzy znacie na przykład Wielką Brytanię, to jest zupełnie zagadkowe, ponieważ Anglicy mają jakiś rodzaj zawłaszczenia Szekspira. Nie pozwalają, żeby ktoś Szekspira zrobił lepiej jak brytyjski aktor. Modrzejewska będzie pierwszą artystką w dziejach, która zostanie uznana za największą artystkę szekspirowską. Ale co jest najbardziej niezwykłe? Ta kobieta pojechała do Ameryki nie znając w ogóle angielskiego. Ona się dopiero tam nauczyła angielskiego. To jest ten numer. Nauczyła się angielskiego w Ameryce, a potem w Londynie uznany za największą aktorkę szekspirowską. Oczywiście stała się bajecznie bogata, mieszkała w takim pałacu w Kalifornii, nazwała to Arden, tak jak ten rodowe nazwisko matki Szekspira i sławne wydawnictwo szekspirowskich dramatów. Ona była legendą. Najsławniejsze były tak zwane tabliczki mnożenia Modrzejewskiej. Modrzejewska potrafiła wam powiedzieć na każdy temat scenkę, mówiąc tylko tabliczkę mnożenia. I Amerykanie uwielbiali to podczas różnych przyjęć, takich rautów z królami, ponieważ ona wchodziła, mówiła tę tabliczkę mnożenia na przykład, a była Julią, ona grała Julię przez 30 lat, czyli miała już 60, grała Julię. I ponoć wszyscy widzieli tam 14-latkę, to jest to niesamowite, te wielkie oczy. I co jeszcze ciekawe, miała słaby głos. I ten głos, dlatego, że miała słaby, bardzo pieczołowicie szanowała i mówiła tak delikatnie. Ona pierwsza wprowadziła coś, co być może troszeczkę za czasów Szekspira było takie granie uspokojone, bez tych emocji, ponieważ jej rywalka i kolejna wielka diwa teatru francuska, Sarah Bernhardt, zasłynie właśnie eksplozjami emocji. Ona będzie wulkanem emocji. To właśnie jest ta, która zagra tego Szekspira jako Hamlet, Kleopatrę, tu będzie grała florentyńskiego muzyka i ta kobieta stanie się kolejna uznana za największą artystkę, ale już nie szekspirowską, tylko w ogóle taką diwę teatru. Są filmy, które ukazują ją, ale właśnie ona wprowadziła coś zupełnie nowego, jeśli masz Modrzejewska, nadawała ludzki wymiar i po prostu emanowała jakąś taką, takim rodzajem magnetyzmu. Wszyscy się w niej kochali, przecież księgi Kiewicz tam wjeżdżał za nią, cuda pisał, ale nie tylko, cała grupa Oscar Wilde, wszyscy byli zakochani. Coś takiego, nawet mówię, homoseksualista potrafi się zachwycić. A tutaj nagle mamy w Sarze Bernhardt zupełnie coś nowego, dynamiczne. Ona robiła Hamleta jako rozwibrowanego szaleńca, który biegał, tak nigdy go nie robiono. Nie? I Modrzejewska raczej grała Ofelię. Ta tutaj w Ofelii by się nie zmieściła, Sara Bernhardt, i eksplodowała. Sara Bernhardt, która już podobnie jak Modrzejewska, nie znała taty, jej mama była po prostu kurwą. Ona sama też przez długi czas była prostytutką, nieźle zarobiła na tym, czyli no, kochanką była wielu bardzo ludzi, używała tej swojej energii takiej seksualnej do tego, żeby zdobywać świat księciów różnych. Dziecko miała z jakimś księciem, jest ślubne, to wszystko tam takie historie, oczywiście skandaliczne, ale to było coś, co budowało jej sławę. Dzisiaj są różne bardzo ciekawe biografie, które mówią, że wszystkie te diwy tego czasu, one w dużym stopniu konstruowały znowu swój imidż. Jestem taka kurwa świata, nie? I to wszystkich tak podniecało, że szli to zobaczyć. No i miała z tego kasę. I znowu kolejne. Czy tu mówimy o kobiecie, czy nawet ta wielka Sara Bernhardt, to tak naprawdę była sobą, była czy w ogóle kobieta może być kobietą w teatrze, nie? Jeżeli już Sara Bernhardt jest sławna, to jest sławna jako taka über kurwa, nie? No więc jest to pewien problem. I znowu rywalką jej była Włoszka Eleonora Duse. Ta z kolei była delikatna, była taka, która nie tyle emocjami, co właśnie jakąś intuicją się posługując, bardzo zaskakujące miała takie jakieś zagrania, które nikt wcześniej nie robił. I oczywiście nienawidziła tej Sary Bernhardt, ponieważ jej kochanek D'Annunzio, bardzo sławny pisarz włoski, główną rolę w sławnej swojej sztuce nie dał kochance, czyli właśnie Duse, tylko Sarze Bernhardt. Więc one tam strasznie się wyzywały, jest mnóstwo opisów ich takich wywiadów, w których mówią przeciwko sobie bardzo, więc to są takie wielkie diwy tego okresu, które były w wielkim konflikcie, nigdy ze sobą nie współpracowały, jeszcze do tego kochankowie i mężowie używali ich do swoich własnych celów. Bardzo smutne. Wielka polska gwiazda, troszkę późniejsza, pierwsza, która ukazała taką prawdę o kobiecej cielesności, o kobiecym pożądaniu, to właśnie ta pani. Ona jest dzisiaj patronką teatru w Rzeszowie,
Wanda Śniemaszkowa grała całą kategorię polskich. Ona też pojechała do Stanów Zjednoczonych na krótkie tournée, ale to oczywiście dla Polonii. Ta nigdy nie zrobiła kariery międzynarodowej, ale zagrała wielkie postacie we wszystkich takich tych sławnych, romantycznych i potem postromantycznych dramatach polskich. Wyspiański ją rysował wiele razy, był zakochany w niej, była niezwykle sławna, no i robiła bardzo dużo dobrego ludziom. Zresztą podobnie jak Modrzejewska. To jest ciekawe, że one budowały konstrukt tej publicznej swojej persony jako kogoś takiego zewszechnarz złego, takiego to zło miał podniecać. A w sumie rzeczy te kobiety robiły bardzo dużo dobrego. Modrzejewska, podobnie jak Bernard, która była taka niby kurwa, wszyscy o tym wiedzieli, ale kiedy była jakaś wojna, to ona potrafiła swój teatr Odeon zamienić w szpital. Nikt tam nie grał, wszyscy zajmowali tymi chorymi. One dawały ostatnie pieniądze na ratowanie ludzkiego życia. Oczywiście tyle charytatywnych działań pomagały młodym artystom. Te kobiety robiły bardzo... Podobnie Siemaszkowa, chyba też reżyserką, dyrektorką teatru. Jeszcze chcę wspomnieć o kilku jeszcze osobach przed końcem. To jest pani, o której może dzisiaj zapomnieliśmy, niezwykle wspaniała aktorka, która z kolei w czasach naszego siermiężnego komunizmu zbuntowała się i nie chciała reżimowi służyć. Była rzeczywiście bardzo, bardzo źle traktowana przez nasze władze. Ci ją straszyli, ci ubecy. Tam śmiercią gdzieś naskakiwali, miała parę razy naruszone ciało. I grała potem, kiedy już była Solidarność w różnych takich niesformalizowanych miejscach, cały czas mówiąc nam, że trzeba być odważnym i nie wolno się poddawać temu reżimowi. Więc wspaniała kobieta. I teraz to mi się... A właśnie, no to jeszcze mam takich. I chcę powiedzieć jeszcze o czymś takim bardzo już współczesnym fenomenie. Sarah Kane. To jest aktorka. Mamy wiele przykładów tych artystów, którzy płacą swoim życiem za sztukę. Teraz we Wrocławiu jest Olimpiada Teatralna. Radzę Państwu, kiedy się tam znajdziecie, w tych dniach jeszcze odwiedzić któryś z tych miejsc, w których są te spektakle, bo bywają rzeczy fenomenalne. Ostatnio właśnie był Pippo del Bono. Pippo del Bono, Włoch, który umiera. I robi z tego swojego umierania na AIDS, ślepnięcia, jeden z najwspanialszych spektakli teatralnych. To już mało tego, że się płacze, ale to uwiarygadnia. Nagle, kiedy on mówi o śmierci, kiedy on zaprasza prawdziwego, bo robił spektakl w Zagrzebiu, zaprosił prawdziwego uchodźcę z Afganistanu i on mówi takim łamanym angielskim, jak mu tam pozabijali, jak to potonęli te wszystkie członki jego rodziny. Jest to tak wstrząsające, tak prawdziwe, ale jest cała taka tradycja w tej chwili przy tym teatrze, że jakby sztuka nie jest czymś, co ty dodajesz, co konstruujesz, tak w rycy, co wymyślasz, co jest jakimś rodzajem artyzmu, tylko sztuka jest wyznaniem, spowiedzią. No i właśnie Sarah Kane jest osobą, która była zdiagnozowana potem bardzo, bardzo silną depresję miała, była hospitalizowana i ona z tego swojego cierpienia, kobieta, która żyła w czarnej dziurze tak naprawdę całe życie, skonstruowała całą serię spektakli, które były najbardziej okrutnymi takimi właściwie diagnozami naszego współczesnego życia, w którym ona pokazywała, jakie są konsekwencje tak naprawdę, kiedy na żywo zobaczysz to ci się pokazuje w telewizji. My ciągle widzimy te mordy, te palmy, to wszystko w telewizji cały czas i to już jesteśmy tak jakby na to immunologicznie ochronieni, że nam się wydaje, że już to nie działa na nas, nie? Takie skorupki sobie porobiliśmy. I nie wiem, czy widzieliście jakieś na żywo Sarah Kane spektakle jakieś dramat, bo w Polsce wszystkie one były, to ta Sarah Kane postanowiła, no dobra, zobaczmy, jak ty się z tym będziesz czuł, kiedy zobaczysz, że to się na twoich oczach dzieje. Odcinanie penisa, odcinanie głowy, wykrwawianie się, wyciąganie wnętrzności. To, bo my jesteśmy tego już nieświadomi, znieczuleni, ale to cały czas nam pokazują, te media, żeby nas trzymać przy tym, żeby jeszcze te wszystkie filmy, nie, te chłopaki chodzą, tam się zażynają i szukają potem, kto kogo zażnął i znowu zażynają, żeby tego kogoś odkryć, to pierwszy zażnął, ale cały czas tak na przykład cała ta nowa fala filmu, takiego już bardzo okrutnego, od Pulp Fiction począwszy, w których właśnie epatowanie okrucieństwem, te horrory, w których już tylko właściwie bez krwi to się nie da, nie? Więc ona postanowiła skonfrontować nas z tym prawdziwym takim doświadczeniem czegoś na żywo. A zobaczmy, jak to będzie, kiedy to zobaczysz na twoich oczach. Wstrząsające. No i o coś na ostatnia sztuka, to 4:48. To jest, budzę się o 4:48 i wciąż nie mogę spać i mam wizję, to Magdalena Cielecka w bardzo dobrej inscenizacji Grzegorza Jarzyny. Jest to taki zew ostatni przed samobójstwem Sarah Kane. Jest to taka spowiedź artystki, w której ona pokazuje, na czym polega dezintegracja osobowości w silnej depresji. Jak te obrazy ją napadają, jak te chęci życia i jak trzeba się unicestwić.
No i jako wielki finał dzisiaj to oczywiście chcę wspomnieć o pani Krystynie Jandzie, która jednym wpisem na blogu dokonała w Polsce rewolucji. Czyli aktorka, która zabłogowała własny teatr, oczywiście, ale przede wszystkim wielka diwa polskiego filmu i wielkie filmy Andrzeja Wajdy to w dużym stopniu zawdzięczają właśnie Krystynie Jandzie swoją sławę. Jednym wpisem na blogu doprowadziła do tego, że Kaczyński na chwilę zatrzymał się w swoim szaleństwie. Ale to jest o tym, że kobieta jednak ma moc i jako ostatni obrazek, to bo cały czas opowiadałem o tym, że gdy właśnie rozwiązywałem tą zagadkę, którą pani mi tu podała, kobieta w teatrze, to odkryłem, że tak naprawdę to jest wielki problem, to jest bardziej złożone i do końca sobie nie odpowiedziałem, kim ta kobieta w teatrze jest, bo tyle tych różnych konstruktów się tutaj przewijało. To tylko są jakby wybrane przykłady, ale jest jedna rzecz bardzo istotna, że jak odkryłem, kiedy się kobieta naprawdę, ta prawdziwa kobieta z ciała pojawia się w teatrze, to dokonuje się coś bardzo ważnego. Jej obecność, ona ma moc. Tak, moc mają te wszystkie kobiety z parasolkami i to jest pierwsze wyobrażenie człowieka. Już kiedyś to opowiadałem, jest Kniszowe, 40 tysięcy lat temu. Kobieta, czyli jest to kształt tego kamienia, jest właśnie kobieta, która ma tutaj wielkie, wielkie łono, bo w nim będzie rósł nowy człowiek i ta kobieta ma moc, bo ten bizon to nie jest, że to jest facet, to jest kobieta w masce bizona. Bizon to jest tylko symbolem mocy. Czyli ta pramacierz, tak namalował to jakiś artysta, łowca 40 tysięcy lat temu, być może nawet neandertalczyk, bo to jest też sporne, namalował pierwszy wizerunek człowieka. Nigdy wcześniej nie mamy żadnego wizerunku człowieka i ten wizerunek człowieka to jest kobiety, która ma moc. No więc chciałem takim rodzajem przesłania, że kobieta ma moc. Nie wiem, tak mi wyszło. Dziękuję bardzo.